Cześć, Kuba Karamara, to jest Słownik Copywritera. Cześć, Kuba Karamara, to jest Słownik Copywritera. Dzisiaj, co to jest content? I jedziemy. Znalazłem sobie w Google, żeby to wytłumaczyć. Wpisałem content i jest napisane w Słowniku Języka Polskiego PWN content dawniej zadowolony. No nie chodzi o ten content, tym bardziej, że to było przez K, ale znalazłem też coś na Wikipedii. W refleksji estetycznej pojęcie przeciwstawne do pojęcia formy, rozumiane najczęściej jako ogólny sens dzieła, jego wymowa ideologiczna lub zespół procesów i zdarzeń przedstawionych w dziele. Znam łatwiejsze wytłumaczenie. Content to po prostu treść, treść, którą tworzysz. Content może być pisany, nagrywany. Ten filmik jest rodzajem contentu, podcast jest rodzajem contentu, piosenka jest rodzajem contentu, no i artykuły blogowe, teksty, wszystkie treści, które tworzysz jako copywriter, to jest po prostu content. No i tyle, tak naprawdę to jest cała filozofia. Może przy okazji warto wspomnieć o pojęciu content marketingu. Chyba taki odcineczek już był, a może nie było, nie jestem pewien. Content marketing, no to mamy content, czyli coś, co tworzysz, i marketing, czyli promowanie tego, co stworzyłeś. Czyli jeżeli na przykład robisz artykuł na bloga, który jest contentem, no to dobrą praktyką jest poświęcić taką samą ilość czasu, jaką przeznaczyłeś na tworzenie tego artykułu blogowego, na jego promocję. Wtedy skuteczność jest największa. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii.